urzędnik, poeta, tancerz, wicestarosta. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyli mnie najpierw moi wyborcy, później członkowie mojego ugrupowania, a teraz pani starosta, radni. Bardzo się cieszę, że w 20-lecie ciechanowskiego bezpartyjnego ugrupowania wyborczego no mamy taką promocję, mamy człowieka w zarządzie, właściwie dwóch, bo jest Stefan Żbikowski i jest to sukces naszego ugrupowania. Wszystkim naszym członkom i wyborcom bardzo dziękuję. Wizja powiatu według CBW, wicestarosty Kęsika. O programie rozmawialiśmy długo, to co powiedziałem w swoim podziękowaniu, tak? Rozmawialiśmy też z panią starostą, rozmawialiśmy też z członkami koalicji i ten program jest jasny i spójny, więc myślę, że on będzie mógł być realizowany. Oczywiście to może nie miejsce i czas w szczegółach, ale chcemy, żeby powiat rozwijał się w sposób zrównoważony. Istotne są programy kilkunastomilionowe, ale też są istotne programy, czy bardziej miękkie, czy może odcinkowe, gdzie na przykład na granicy powiatu jest odcinek drogi, który nie jest remontowany tylko dlatego, że ta droga ma około kilometra czy półtora. Będziemy chcieli przejechać się przez powiat i zobaczyć, jak to wygląda. Chcemy, żeby mieszkańcy no, przekonali się, że powiat i władze powiatu potrafią zadbać o każdy zakątek tego terenu. I oczywiście ja nie bez kozery zacząłem o drogach, dlatego że to bardzo ludzi boli. W kampanii wyborczej mieliśmy wiele głosów, ale no też będę zajmował się dużymi trzema obszarami, tak? Oświatą, pomocą społeczną i kulturą. Znane mi są te obszary. Wiem, że tam też jest wiele spraw do zrobienia, wiele potrzeb i myślę, że powiat będzie w tym kierunku pracował, żeby no może nie zaspokoić wszystkie potrzeby w ciągu pierwszego roku, ale jest to kadencja pięcioletnia, więc przez 5 lat jestem przekonany, że uda się wiele zrobić.